na ratowanie życia i osób, a my mamy teraz w studiu trochę narzędzi, które służą jednak do czegoś innego, chociaż można by pomyśleć, że trochę jak warsztat średniowiecznego lekarza. Tylko wtedy medycyna wyglądała trochę inaczej, ale my teraz nie o medycynie, a o rzeźbieniu ludzi, ale i nie tylko ludzi, rozmawiać będziemy z naszym gościem. Piotr Bogaszewski, rzeźbiarz, witamy serdecznie. Dzień dobry No i Państwu. tak na Witam starcie serdecznie. może powiedzmy właśnie, jak wygląda w tej chwili to rzeźbiarstwo, bo mamy tutaj narzędzia, które wyglądają no, tak, jak wyglądają, jak te dawne, tak? Czy to coś się zmienia? Czy używamy jednak już nowszych technologii, czy cały czas jednak to jest to właśnie ta żmudna praca, dłubanie tymi przyrządami, no, nawet nie wiem, jak się nazywa może. Dłuto, To jest dłuto. dłuto normalnie, taki, Dłuto, tak, tylko trójkątne. trójkątne. Dobrze, właśnie. Jak to wygląda w tej chwili w warsztacie rzeźbiarskim? No tak, wbrew pozorom, dłuto to jest już ostatni etap rzeźbienia. Idziemy z duchem czasu i szczególnie przy dużych rzeźbach dużogabarytowych rozpoczyna się od pilarki spalinowej. Brzmi to może mało romantycznie, ale taka jest prawda. Różne narzędzia rotacyjne, szlifierki, zdzieraki różnego rodzaju. A tym ostatnim etapem są właśnie dłuta, gdzie wykańczamy, nadajemy fakturę. I właśnie wtedy wchodzą dłuta do gry. Jest taka piękna książka Udręka i ekstaza opowiadająca o pracy Michała Anioła Buonarrotiego i o tym, jak tak naprawdę praca rzeźbiarza jest ciężkim fizycznym wysiłkiem. Dla pana to też jest fizyczna udręka? Tak, oczywiście. No i nie jest, może nie nazwałbym tego udręką, to jest taki przyjemny wysiłek fizyczny. To człowiek zapomina o tak naprawdę o fizycznym zmęczeniu, dąży do celu, a celem jest ta wizja, którą sobie wcześniej założył, zaprojektował. Także jest to jak najbardziej przyjemna praca. W czym pan pracuje? W jakim materiale? Powiem szczerze, materiał jest drugorzędną sprawą. No, nie ma czegoś takiego, że jestem rzeźbiarzem, który rzeźbi tylko w drewnie, czy w glinie, czy w gipsie, czy odlewy. To w zależności od motywu, od zlecenia, od klienta, od formy, tak, którą chcemy uzyskać i wyraz ostateczny. Także jest to drewno, kamień, metal, brąz. Właśnie te formy, jedna z nich uzyskała no, dość duży rozgłos teraz, Bichevillers, miasto we Francji. Tam jedna z pańskich rzeźb stanie. Co to jest, jak to wygląda, jak to się stało w ogóle, że taki kawał drogi ona przebędzie i tam będziecie się cieszyć? Nawet już Już przebyła jest. i już otwarcie się odbyło. No cóż, trochę szczęścia, trochę przypadku. Poznałem pewnego człowieka, który przyjeżdża na Mazury już od 30 lat. Potrzebował rzeźbiarza któregoś razu. Ktoś mnie polecił mnie, spotkaliśmy się. Przypadkiem wziąłem portfolio z sobą, zawiozłem, przedstawiłem. Spodobały mu się te rzeźby. Pierwsze zamówienie, drugie. Później on rozmawiał tam już u siebie we Francji. Stamtąd przyszło zlecenie od miasta. Przedstawiłem projekty, kilkanaście projektów. Wybrano projekt dosyć współczesny, abstrakcyjny, można powiedzieć. Rada tamtejszego miasta przegłosowała i zamówienie poszło. A czy współczesny rzeźbiarz musi być bardzo wszechstronnym artystą? Bo to ten francuski projekt jest, tak jak pan powiedział, bardzo współczesny, abstrakcyjny, ale robi pan też rzeczy bardzo realistyczne, jak rzeźba doktora Oczywiście. Klementowskiego, która stoi w Piszu, prawda? Tak, oczywiście. No, podstawą dla rzeźbiarza jest warsztat, który musi posiadać, a w zależności od potrzeby ducha czy zlecenia wyraża to poprzez różne formy. Ale podstawą jest ten warsztat, czyli trzeba potrafić też i realistycznie podejść do tego, wyrzeźbić, tak? Ale też i bryłą samą zadziałać i może to być abstrakcja w tym momencie. Kolonia Artystów to jest takie przedsięwzięcie, które już po raz czwarty się odbyło i które, no właśnie, ma na celu co? Propagowanie rzeźby czy integracji środowiska? I to. Przede wszystkim propagowanie rzeźby. Przyjeżdżają do nas artyści z całej Polski. Są to malarze, rzeźbiarze. W planach jest rozszerzenie trochę o kolejne medium, być może film. No cóż, zakładamy sobie temat, zakładamy, jest hasło przewodnie, tak jak w tym roku były to ławki rzeźbione, rzeźby użyteczne. W poprzednich latach były to słupy ogłoszeniowe, ale też rzeźbione, biblioteczki plenerowe. Rozstawiamy to w mieście. No, rzeźbiarze mają przyjemność, bo
To nie jest tylko praca, nie jest tylko rzeźbienie, ale później mamy fajny czas, bo mamy rejsy statkami, mamy spływy kajakowe, różne wycieczki, park dzikich zwierząt, Kadzidłowo, Galindia. To wszystko u nas na Mazurach, a konkretnie w Rucianym Nidzie i okolicach. Właśnie oglądamy fragmenty tego, zastanawiając się, fragmenty tak jak wygląda kolonia artystów, zastanawiając się, czy można mówić o czymś, co nazywa się współczesne trendy rzeźbiarskie. Bo wspomniał Pan o tych ławeczkach i rzeczywiście coraz więcej miast stawia sobie za punkt honoru, aby mieć ławeczkę poświęconą obywatelowi swojego miasta, prawda? No jest to dosyć taka ciepła forma do odbioru, dla widzów. No. Dosyć popularna, ponieważ można się przysiąść, można zrobić zdjęcie, można powspominać daną osobę. Jeśli chodzi o doktora Klementowskiego, to proszę mi wierzyć, naprawdę nie spotkałem się z żadną jakąś negatywną opinią, wręcz należy się, każdy mówił, należy się ten pomnik, należy, mm-hmm. Cudowna osoba. Także bardzo miło było mi to słyszeć i wielki zaszczyt, że mogłem dokonać tego i być autorem tej rzeźby. Mówimy o rzeźbach, które już stworzone, ale co dalej? Jakie teraz są plany, nad czym Pan teraz pracuje? Jeśli chodzi o plenery, no to mamy temat już na przyszłoroczny plener. Nie chciałbym za dużo zdradzać, ale będzie to tematyka, będą to zwierzęta, konkretnie jeden gatunek, zagrożony. I na tym chciałbym na razie skończyć, bo to jeszcze organizacyjne prace trwają. A jeśli chodzi o mnie, no to tak, pracuję nad kolejną rzeźbą do Francji, kolejne miasto. W planach jest też naprawdę, już mam nadzieję, trzymam za siebie kciuki, że wyjdzie projekt do samego Strasburga, tam związany z budową stadionu, ale o tym też na razie nie chciałbym mówić. Także jest co robić, są zlecenia. Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od tych narzędzi, więc chciałabym, abyśmy na narzędziach skończyli. Na ile współczesne technologie i rozwiązania pomagają Panu w pracy, a na ile jednak te narzędzia, które znane są właściwie od początku rzeźbiarstwa, są najbardziej skuteczne i efektywne? No tak, jeśli chodzi o... To współczesne technologie pomagają na tych pierwszych etapach, powiedzmy, przy robieniu projektów, przy robieniu wizualizacji. I na tym praktycznie u mnie kończy się pomoc współczesnymi technologiami, a później jest tradycja, czyli dłuta, piła i rękodzieło, szeroko pojęte. Jeszcze na zakończenie tylko chciałbym zapytać, jak to jest dziś z rzeźbiarzem, bo mówimy o tym, że powstają rzeźby tu, tam. To jest tak, że bardziej rzeźbimy to, co w duszy gra, czy jednak jakby wstrzeliwujemy się w te zamówienia, które jednak się pojawiają przecież? Powiem tak, realizując nawet zamówienie, wiadomo, trzeba z czegoś żyć, ja z tego żyję. Realizując zamówienie, jednak temat się obrabia poprzez siebie, tak? Nie jest to... Tak ma być i koniec, tylko ja przetwarzam to przez siebie i to jest moja propozycja. I albo klient, w cudzysłowie mówiąc kolokwialnie, kupi to, albo nie, albo się nie wyjdzie nam współpraca. Kupi też dosłownie. Tak, musimy kończyć. W sposób na życie. Dziękujemy bardzo za tę rozmowę. Piotr Bogdaszewski, rzeźbiarz. No i co, 2 godziny za nami. Dziękujemy Państwu. To był program Wstaje Nowy Dzień. Do zobaczenia, do jutra. Do widzenia.